13 marca 2022 roku, oddział 413. Byłem, moi Państwo, kto pozwolił leśniczemu, by ten przez całą dekadę nie wykonał ani hektara trzewierzy w młodych klasach wieku, trzewierzy wczesnej? Kto pozwolił leśniczemu, żeby ten wyhodował, moi Państwo, 58-centymetrową osikę w młodej klasie wieku, w, nie wiem, 20-30-letnim młodniku, tak? Pośród dębów, bo jak widzimy, tutaj dębów mamy dość sporo. Ta osika tutaj rosła przez całe dziesięciolecia. Tam dalej, nie wiem, czy będzie widać, mamy kolejną, takąże samą, ale trudno mi ją będzie znaleźć. Jest podobny pień do tej, którą tu widzimy. Moi Państwo, rola inżyniera nadzoru w tym przypadku pana Dariusza Błazuckiego. Do czego sprowadza się rola tego człowieka w leśnictwie? Czyż nie do tego, by dopilnować leśniczego, by ten wykonał zabiegi tego typu, jak sobie wcześniej. To nie jest, proszę Państwa, coś, co się komuś omsknęło i nie zostało zrobione w międzyczasie, bo się coś zapomniało. Nie, proszę Państwa, to się nie zrobiło. Tutaj leśniczy wyznaczył trzewierz i będzie ją kontrolował, jak sądzę. Proszę zobaczyć takie tutaj brzozy, jak ta. Nie wiem, czy potrafię ją znaleźć. Może nie potrafię, więc dam sobie spokój. Ale proszę zobaczyć takie graby, jak ten tutaj, czy ten kolejny. I tamta właśnie brzoza, bardzo proszę, wyznaczone do wycinki przez obecnego leśniczego. Proszę Państwa, ta brzoza ma na pniu 35 cm, ja miałem po 20 parę. Tak? Gdzie był pan inżynier nadzoru, który nie widział, że tutaj jest taka potrzeba wykonania takiego, a nie innego zabiegu? Przecież to trwało całą dekadę. Tutaj, proszę Państwa, wycięto taki mniejszy surowiec, pozostawiając te graby jako przyszły drzewostwo. Moi Państwo, to ewidentne draństwo, co się tutaj dzieje. Zabrano są sosny, zabrano dęby, zabrano graby. Te graby, które w tej chwili patrzy kamera, te tutaj, wyglądają podobnie jak to dziadostwo, które jest po lewej stronie. I summa summarum, ktoś kiedyś powie, że tak powinno być, że tak zostało. Byłem w tym oddziale już kilka razy. Pokazywałem, po co tutaj się działo i co się dzieje. No niestety żadnych to skutków, moi Państwo, nie wywarło, nie przyniosło. Leśniczego awansowano, a draństwo, czyli brak drzewostanu, pozostał. Co na to pan nadleśniczy, pan inżynier nadzoru? To, co teraz pokazuje kamera. Tutaj, moi Państwo, wycięto sosny, zostając tylko te graby, tak? Uznaliśmy to za drzewostan. Jest to zakończona powierzchnia. Klasa odnowienia, proszę Państwa, tutaj trwała znacznie dłużej jak 30 lat. Być może 35. Te jodły, które tam w tej chwili są przede mną, posadzone były najstarsze z nich w połowie lat 80., a może nawet na początku lat 80. Więc prawie 40 lat, proszę Państwa, trwa proces odnowienia na takiej powierzchni i jest niezakończony, bo tutaj nie docięto tego kawałka drzewostanu i go niczym, proszę Państwa, nie obsadzono. To totalna zmyła, jak ktoś powie, że tutaj coś ktoś posadził. Nie, proszę Państwa, to jest podszyt z drzewostanu, który tutaj rósł wcześniej. Jak tak można? Przecież to tutaj była podobnie jakaś komisja. Oglądała, widziała i co? Stwierdziła, że nic nie widzę, że ciemność widzę. Moi Państwo, ciemność w lesie to widno we lwie i odwrotnie. Już nie będę tam chodził o tej jodły, przecież mogę podejść. Proszę Państwa, to młodnik bukowy, posadzony tutaj też wiele lat temu. Proszę zobaczyć, w tym młodniku nie ma ani jednego pieńka po buku. Nigdy tutaj leśniczy nie wyciął żadnego buku. Jedynie ograniczają się do wycięcia zbędnych wierzb i czy takich, proszę Państwa, grabecków, jak ten tutaj. O, proszę zobaczyć, tak?
tak jak tu Grabecki leśniczy wycinał, tak? Jako niby co i po co. No po to, żeby, proszę Państwa, był mój, żeby było trochę gałęzi. A inżynier nadzoru podpisywał to wszystko. Drodzy Państwo, dlaczego nie sprawdził inżynier nadzoru, jak zostały wykonane te czyszczenia? Proszę wziąć pod uwagę, mamy rząd Buka. Po kolei, raz koło razu, Buk obok Buka, wszystko to. Czyż nie taka rola jest inżyniera nadzoru, żeby przyjść i zobaczyć, odebrać wykonaną pracę zgodną przez leśniczego? 10% sprawdza inżynier nadzoru. Ja tutaj pokazałem kilkanaście hektarów, może 10 tego rodzaju badziejstwa i to się nijak nie trafiło, żeby to sprawdził inżynier nadzoru. Moi Państwo, tu jest kolejne miejsce, gdzie jestem, gdzie, proszę Państwa, wycięto drzewa, wycięto sosny, dęby, proszę bardzo, zobaczyć. Wyznaczono do wycięcia wtedy jeszcze, proszę Państwa, brzozę, którą tutaj proszę zobaczyć. To jest niedokończona, proszę Państwa, rębnia. Tutaj wycięto drzewostan w postaci tych sosen, w zamian nie sadząc niczego. Bo tutaj, gdzie jestem, tu z tyłu trochę było dęba. Tutaj nie ma nic. Proszę bardzo. Co na to pan nadleśniczy, tak? Na powierzchni kilku arów, tutaj gdzie patrzy kamera, wycięto jedynie sosny, a pozostawiono takie badziewie. Tak? Granica wydzielenia jest troszkę przede mną jeszcze, parę kroków. Ja pokazywałem to wydzielenie już w moich, nie wiem, czy nie, dwóch albo trzech filmach, moi Państwo. To konkretny przykład, dowód beznadziei, jaka panuje w nadleśnictwie Kraśnik, a uwidoczniona jest tutaj w leśnictwie Rudki. Ja nie twierdzę, broń Boże, że gdzie indziej jest podobnie. Nie wiem, tam gdzie byłem było ładnie. Znam leśniczych lub znałem. To, proszę Państwa, dowód nieróbstwa, warcholstwa ze strony leśniczego i taki dowód tutaj pozostał. Jestem, proszę Państwa, na granicy wydzielenia. Bardzo proszę. To ten dąb jest dębem granicznym. Ten, tamten, czy będzie może go widać, tak? To, co w tej chwili mamy przede mną, to należy do drzewostanu tego tutaj jedłowego. I tu oczywiście wycięto sosny, proszę Państwa, ale co posadzono tutaj? To, co tutaj rośnie z czasem, zabliźni, zarośnie. To dzierostwo, którego nie ma. Jesteśmy na granicy. Tam, co pokazywałem w moich filmach, wyniszczono przy okazji pozyskania kilkadziesiąt, jak nie set jodeł. Wyłamano. Oczywiście cwaniactwo niektórych tutaj pracowników polega na tym, że jakoś to będzie. Las się zarośnie, nie będzie widać. Za parę lat będzie można przyjść i poklepać po plecach leśniczego bohatera. Ale proszę Państwa, zostają moje filmy. A żeby było ciekawiej, to nie są one na półce w moim pokoju, a są w internecie, są dostępne dla każdego i takimi pozostaną przez długie lata. I to jest najciekawsze w tym wszystkim.